Psalm 115, pierwszy werset. Psalm 115. Not unto us, O Lord. Nie nam, Panie, nie nam. Not unto us. Lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność. For thy mercy and thy truth's sake. Interesującym aspektem ludzkiej natury jest to, i podejrzewam, że zaczyna się to wszystko we wczesnych latach życia danego człowieka. I bardzo możliwe, że my, jako rodzice, jesteśmy temu wszystkiemu winni. Przez to, że pochwalamy każdy etap, jaki osiągnęli w rozwoju swojego życia, jaki obserwujemy, kiedy zaczynają mówić jakieś słowa, kiedy zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki, a przede wszystkim my zaczynamy wywyższać ich zbyt wysoko, mówiąc im przy tym, jak wspaniali są. Może to jest początek tego wszystkiego, o czym chcę mówić? Może też mi się tylko wydawać. Jednakże, kiedy dorastamy, to cieszymy się aprobatą i uznaniem. Poimy się oklaskami. Otaczani jesteśmy chwałą. Tak też można to ująć. Ale psalmista pokazuje nam, Panie, nie nam. Nie nam, lecz Twojemu imieniu chwała. Za Twoją łaskawość i wierność. Werset drugi. Czemu mają mówić poganie? A gdzież jest ich Bóg? Mieliśmy zwyczaj śpiewać w chórze pewną pieśń. Bardzo dawno, dawno temu. To był odległy czas, być może liceum. I dawało mi to wiele radości w moim sercu. I zaczęto dodawać wiele wersów do tego utworu. Jednym z nich był: mam tą radosną nadzieję, że krzykliwi poganie zapadną w moim sercu. Niezrozumiały idiom. Wiedzcie więc też, że bardzo interesującą rzeczą jest to, jak poganie, jako ty, którzy są krzykliwi, czepiający się, zadający pytania i widzą samych siebie przez pryzmat nadziei, jaką mamy my, chrześcijanie. Jakkolwiek czasem są nawet oburzeni tą relacją, jaką masz z Panem, radością, jaką masz w Nim, tą wierną możliwością trwania w Nim w ciemnym czasie kryzysu. To, że wciąż się uśmiechasz, i wciąż masz tam nadzieję. I to właśnie ich dziwi, bądź też podburza. Więc w momencie, kiedy tak naprawdę coś się złego wydarzy, lubują się w tym, aby dogryzać ci, chodząc wokół ciebie, gdzie jest twój Bóg? W różnego rodzaju okolicznościach, kiedy przydarza ci się upadek bądź pomyłka, pytają wtedy, gdzie jest twój Bóg? I mówią to jako kpina, drwią z siebie, przeciwko temu, że pokładamy naszą nadzieję w Panu, wtedy, kiedy Go szukamy i pomimo wszystkiego Mu ufamy. Psalmista dalej mówi to tak. Trzeci werset. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko to, co zechce. I wiem, że w naszym życiu przychodzą czasy, kiedy sami zdziwieni jesteśmy tak naprawdę, gdzie jest nasz Bóg w otaczających nas okolicznościach. Pamiętamy, kiedy Jakub otrzymał warunek, aby wysłać swojego syna Benjamina po to, aby uzyskać zgodę na kupienie zboża dla jego głodnego narodu. Wiedząc przy tym, że jest to nakaz od jego syna, tak aby udał się z resztą do Egiptu. I w akcie desperacji posłał swoich starszych synów z najmłodszym Benjaminem, z obietnicą od jego najstarszego brata, że zajmą się i zaopiekują Benjaminem.
i nie stanie mu się żadna krzywda. A kiedy wyruszyli, Jakub płakał za nimi, mówiąc: wszystko jest przeciwko mnie. Księga Wyjścia 4:14 mówi: skoro mam zostać samotny, to niech tak już będzie. Jest to bardzo ogólny slogan, jaki używany w dzisiejszych czasach. I powinniśmy być ostrożni, aby sobie nie uogólniać wszystkiego i nie dokładać. Powiedział: wszystko jest przeciwko mnie. Nie, Jakubie. To nie jest prawda. Nie wszystko jest przeciwko tobie. Twój syn Józef, który wiele lat temu, ten, który myślałeś, że został zabity przez dzikie zwierzęta, jednakże było to pozorne kłamstwo, ponieważ twoi zazdrośni synowie, jednakże twój syn Józef żyje. A mało tego, jest też tym człowiekiem, który zażądał, aby twój najmłodszy syn udał się do Egiptu, aby nabyć zboża. I jest też rodzonym bratem Benjamina i nie widział go przez wiele lat. Jakubie, tak też nie znasz całej tej historii. Nie masz poglądu na całą sytuację. Więc jednym z naszych problemów jest to, że często osądzamy, nie mając wiedzy i informacji na temat danej sytuacji, tego, co się dzieje, okoliczności. Jeśli Jakub miałby świadomość całej tej historii, nie mógłby powiedzieć, że wszystko działa przeciwko niemu. I bardzo często w naszym życiu mamy tylko wgląd w niektóre aspekty okoliczności, jakie nas otaczają. Przez to też jesteśmy skłonni do wysuwania wniosków i rozstrzygania sytuacji. Ponieważ z naszej strony nie wygląda to za dobrze. I wtedy jesteśmy skłonni mówić tak jak Jakub, że wszystko jest przeciwko mnie. Bóg powiedział do Jeremiasza 29:11: jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznie Pan. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg mówi, że wie, co robi. I wszystkie te rzeczy mają na celu prowadzić cię do dobrego zamysłu Bożego. Tak długo, jak będziesz miłował Pana.